W wyborach 7 kwietnia wybierzemy mający siedzibę w Poznaniu Sejmik Województwa Wielkopolskiego. To bardzo ważne gremium, jako samorząd wojewódzki decyduje o najistotniejszych sprawach Wielkopolski. Przede wszystkim są to kwestie dotyczące finansów pochodzące z wyboru radni Sejmiku, uchwalają budżet, decydują o podatkach, opłatach lokalnych, strategii rozwoju czy planach zagospodarowania przestrzennego, współpracy międzynarodowej Wielkopolski oraz, co bardzo ważne, o. Funduszach unijnych. Sejmik wybiera też zarząd i marszałka województwa wielkopolskiego obecnie jest nim Marek Woźniak. Sejmik Województwa Wielkopolskiego liczy 39 radnych, którzy wybierani są na pięcioletnią kadencję. Obecnie podział mandatów w Sejmiku jest następujący: koalicja obywatelska 15 miejsc, polskie stronnictwo ludowe 7 miejsc, lewica 3, prawo i sprawiedliwość 13 mandatów i jeden radny niezrzeszony. W wyborach do Sejmiku Wielkopolskiego. Polska podzielona jest na sześć okręgów Leszno i powiaty Leszczyński, Gostyński, Grodziski, Kościański, Krotoszyński, Nowotomyski, Rawicki, Wolsztyński to okręg szósty. Do podziału jest siedem mandatów. Siódmego kwietnia będzie można postawić znak X tylko przy jednym nazwisku na liście do sejmiku. Obecnie w sejmiku mandat z Leszna sprawuje Marek Sowa z PiS i Ewa Panowicz z Koalicji Obywatelskiej. Siódmego kwietnia będą ubiegać o reelekcję Liderami listy z Leszna są Barbara Mroczkowska z KO, Wojciech Firlej z Trzeciej Drogi, Adam Mytych z OK Samorząd i Tomasz Kusior z Lewicy.